Witam szanowni państwo, taki króciutki filmik wrzucę. Jest drugi dzień obowiązywania zaostrzonych rygorów bezpieczeństwa wprowadzonych przez rząd. Uwaga, wprowadzonych według mnie nielegalnie, no i nie tylko według mnie, według prawników wprowadzonych nielegalnie, ponieważ te ograniczenia, które wprowadził nasz rząd, może wprowadzić zgodnie z konstytucją, tylko wprowadzając stan wyjątkowy. Natomiast rząd nakłada kaganiec na społeczeństwo, nie chcąc wprowadzić stanu wyjątkowego, ponieważ wtedy wiązałoby się to z ograniczeniem działalności partii politycznych. Więc skończyłaby się kampania naszego prezydenta, który jeździ po Polsce z całym sztabem wyborczym, rozsiewając wirusa i agitując do wyborów, no i niemożliwe by były wybory. A w wyborach prezydenckich udział biorą. Numer 1. Prezydent kacze pióro. Numer 2. Kobieta z Platformy o ilorazie inteligencji Foresta Gumpa. Numer 3. Biedroń, który pobił matkę i złamał jej szczękę. Na pewno nie jest zdrowy. 4. Bosak. Ma gość predyspozycję, ma gość perspektywy, ale to jeszcze nie jego czas. Musi trochę dorosnąć. Kolejny kandydat z PSL-u. Nikt nie wie kto. PSL to jest skrót posady swoim ludziom, czyli kumoterstwo, posady dla rodzin, łapówkarstwo. Proponuję przełożyć wybory o jakieś 40 lat. Może w międzyczasie urodzi się i wydorośleje ktoś inteligentny. W związku z tym rząd nielegalnie wprowadził pewne ograniczenia, natomiast unika wprowadzenia stanu wyjątkowego. Jeszcze jedno, drodzy państwo, co mi przyszło do głowy podczas edycji filmu. Ktoś może powiedzieć, że sytuacja usprawiedliwia pewne poczynania rządu, które są nawet niezgodne z prawem. Otóż, słuchajcie, nie. Historia uczy, że społeczeństwa, które tolerują łamanie prawa w imię ogólnego dobra, wcześniej czy później budzą się z gułagami, obozami koncentracyjnymi, katyniami i ogólnym ludobójstwem. Wszystkie te rzeczy, które wymieniłem, wszelkie te reżimy, które dopuściły się okropnych zbrodni na ludzkości, usprawiedliwiały swoje poczynania dobrem ogółu. Ja cię oczywiście do tych ograniczeń dostosuję, no bo nielegalnie, bo nielegalnie, ale wprowadzono te zasady. Natomiast teraz jadę do sklepu budowlanego znowu, bo mi się skończyły pewne materiały i robię to, uwaga, legalnie. Robię to legalnie, gdyż po pierwsze ograniczenie nie obowiązuje firm transportowych, a ja, uwaga, mam oficjalnie zarejestrowaną firmę transportową. Po drugie, ograniczenie nie dotyczy zaopatrzenia firm usługowych, a ja, uwaga, mam zarejestrowaną firmę usługową. Więc jadę do sklepu budowlanego zaopatrzyć się w materiały i można to zrobić, też na stronach rządowych sprawdzałem. Mogę to zrobić, jeżeli mam rozpoczęty, a niedokończony remont. No mam rozpoczęty i niedokończony remont. Oraz jeżeli na przykład mam awarię jakąś w domu, no kurde, rozpierdzieliłem całą hydraulikę, nie mam wody w kuchni, więc muszę to skończyć, bo się nie da żyć. No i uwaga, nawiązując jeszcze do poprzedniego filmiku, czasami przez niektórych zostałem źle zrozumiany i strasznie zhejtowany. Nie jestem chory, nie roznoszę wirusa, nie rozsiewam wirusa, nie jestem objęty kwarantanną. Nie ma tu zgromadzenia powyżej 2 osób. Zresztą mnóstwo samochodów jest na ulicy. Nie ma zgromadzenia powyżej 2 osób. Nie łamię żadnego prawa. Gdybym był objęty kwarantanną, i to też nawiązanie do poprzedniego filmiku, uwaga, gdybym był objęty kwarantanną, gdybym był chory, gdybym był nosicielem koronawirusa, siedziałbym grzecznie w domu. Po pierwsze, dlatego, że do tego zobowiązuje mnie prawo. Po drugie, dlatego, że nie chcę być przyczyną śmierci pani babci sąsiadki i pana dziadka podwórkowego. Nie chcę nikogo zarazić, siedziałbym w domu tak długo, aż bym wyzdrowiał i uwaga, wtedy bym był odporny, wtedy bym wypracował w swoim ciele przeciwciała zwalczające tego wirusa i już bym był odporny na zarażenia. No ale jeżeli bym był objęty kwarantanną, siedziałbym grzecznie w domu do samego końca, tak długo, jak obowiązywałaby mnie kwarantanna. Słuchajcie, w sklepie praktycznie nikogo nie spotkałem i przez cały ten wyjazd.
skorzystałem z takiej opcji, którą oferują sklepy budowlane, click and collect. Wybrałem sobie artykuły, które potrzebuję i jak przyjechałem, to były już przygotowane na wózku przy kasie. Kasjerka była za szybą, zapłaciłem bezgotówkowo. Chwilkę porozmawiałem z tą kasjerką, ona jest, słuchajcie, przerażona tym, czego żąda część społeczeństwa, mianowicie zamknięcia tych sklepów, na przykład budowlanych. Twierdzi, że część pracowników już została wysłana na bezpłatne urlopy. Ona w ogóle nie ma takiej opcji, bo jest pracownikiem na jakimś okresie próbnym, czy na umowie zlecenie, i po prostu z dnia na dzień zostanie bez grosza, a ma na utrzymaniu 10-letnie dziecko. I nie ma żadnych oszczędności, nie ma skąd wziąć kasy, także to jest dla niej perspektywa dosyć niepokojąca. Rząd może sobie tak beztrosko zamknąć to wszystko, bo oni sobie i tak wezmą kasę, jaką potrzebują. I proszę szanownego Państwa, w związku z pandemią, epidemią i końcem świata, dzisiaj obiecuję zabrać się za montaż kolejnych filmików z wyjazdów jeszcze sprzed końca świata. Muszę zdążyć, zanim umrę na koronawirusa, żebyście mieli filmik. Ewentualnie zanim głodny, bezrobotny sąsiad zabije mnie i zje. Do zobaczenia.